Ponieważ się przeprowadzamy, to musimy wyjechać naszym domkiem z działki. No i co? No i jakby pierwsze wnioski jeszcze z użytkowania przyczepy. A mianowicie, nie wiem czy to widać, ale jak tylko opuściliśmy domek, to już praktycznie się zgięło przednie kółko. Pomimo tego, że jest dość masywnie przykręcone, założone, no to jest już zgięte. Nie wiem czy widać ten kąt, ale jest. Drugi fuck up to jedna z podpór. Praktycznie zgięła się kompletnie. Niby są przewidziane na określony tonaż. Tak to wygląda. Możecie zobaczyć. Mocowanie. Niby na 1,5 tony te łapy. No to tak wygląda 1,5 tony po lekkim opuszczeniu od poziomu. No, także trzeba będzie odkręcić i coś z tym zrobić. No to tyle. Zapinamy samochód i spróbujemy wyjechać w tym miejscu, które nie jest zbyt łatwe, bo brama jest stosunkowo wąska, a droga jakaś super szeroka nie jest. Zresztą tutaj będziecie mogli zobaczyć, że to będzie ciekawe zadanie, żeby tędy wyjechać i tu się wraz z samochodem wyłamać na tej drodze. Ponieważ to kółko średnio ogarnia robotę podnoszenia, to tu mamy taki drugi hydrauliczny, żeby sobie na spokojnie zapiąć zaczep. Przypinamy przyczepę. Naszykowaliśmy domek do przewozu, wszystko opróżnione, puste, okna pozamykane, w łazience zamocowany serdes, żeby nie latał, obudowa była jeszcze nie zamknięta, wszystko pościągane, nie wiszą żadne gniazdka, puściutko. Teraz szykujemy na zewnątrz do drogi. Przygotowania do wyjazdu z zewnątrz. Zabezpieczona antena, wszystkie kable, schowane podpory. Dołożyliśmy deski na zabezpieczające drzwi. Nie powinny się otworzyć, ale na wszelki wypadek. Ciśnienie w oponach sprawdzone. Moment przykręcenia śrub sprawdzony. Zapinamy przyczepę. Przed wyjazdem sprawdzamy każde oświetlenie przyczepy, czy wszystko sprawne. Oczywiście samochodu wcześniej też.
i domek wypoziomowany w nowym miejscu. Cisza, spokój i tiny house w swoim właściwym środowisku. Pokażę wam od frontu. Na razie tutaj będzie to.